Siemano, w sumie jest już po północy, ale chciałem wam pokazać, że w końcu złożyłem ten silnik z blastera. No i w zasadzie wszystko w nim chodzi, skrzynia chodzi, tłok, wszystko, no. Tak jak było przed wybuchem. Udało się wszystko bez jakichś większych problemów złożyć, aczkolwiek znowu kupiłem łożysko na wał o milimetr za grube i miałem sporo więcej roboty przez to. Widać nowego tłoczka w środku. Kurde, teraz to komprecha taka jest. Ogólnie ten tłok to taki spurawy. Ładnie chodzi. No, jak nie wybuchnie przy pierwszym odpaleniu, to będzie luks. Kosę udało się uratować. To tamta, co była zgięta. Nie wiem, co wam tu jeszcze mogę pokazać. Tak tylko złożyłem, nie? W sumie co tu ukrywać? Tutaj był spawnięty karter, to praktycznie tego nie widać, więc wyszło w sumie spoko. Leje się, bo nasmarowałem więcej tłoka. Ogólnie ten silnik trochę waży. No dzisiaj już go nie włożę w ramę. Powiem tak, ogólnie to jeszcze zostało sporo roboty z tym blasterem, naprawdę. I to nie jest tylko silnik, tylko tu jeszcze kurde leżą części. Powiem wam naprawdę, że kurde, jak po takim czasie się coś składa, to jest, żeby to był tylko silnik, to pół bieda. To jeszcze naprawdę sporo roboty w nim zostało. I popodłączać to, naprawdę, żeby ten quad jeździł, to myślałem, że to mi pójdzie szybciej, ale jeszcze jutro wyjdzie, że cały dzień bym musiał siedzieć, żeby to ogarnąć. Na pewno będę musiał jeszcze gaźnik wyczyścić. Wszędzie leżą w sumie śrubki. Tutaj mi w zasadzie nic nie zostało, bo to są części, to tam łańcuch i osłony. Co tu zostały za graty? Tak, tutaj od silnika, co miałem, to nic mi nie zostało. Tu została jakaś mała podkładeczka. Ale ona chyba wiem od czego była i od dozownika zdaje się, więc to nie będzie potrzebne. Tu są, o, to będzie korek od ramy. Od wydechu jest drugi pierścień, łańcuch. Te śruby to od osłony są. Te od owiewek. Tutaj został korek od ramy jeden, nie wiem czemu tylko jeden. Chociaż od tego. Chyba od tego. Dlaczego tylko jeden, to nie wiem. Co mi tu jeszcze zostało? Klakson. To coś, to już nie pamiętam od czego to było. Ale też trzeba będzie podłączyć, to chyba przerywacz kierunkowskazów. Klakson, tutaj sprężyna od dźwigni hamulca. Co tu zostało? To będą śrubki od owiewek. To też od owiewek. Też w sumie dużo nie zostało. A to od lampy mocowania. Powiem wam, że i tak silnika sam nie dam rady włożyć, bo kurde, tu ośkę rozłożyć, to wahacz mi wypadnie. Ale myślę, że jutro się za to wezmę. Poczekam, ktoś na pewno przyjedzie, to pomoże. No i tyle w sumie. Ogólnie tu stara uszczelka to metalowa była. Aż dziwne trochę. Nowa to zwykła. A jeszcze jest uszczelka od membrany. A właśnie, gdzie jest membrana od tego, od blastera? Ona gdzieś tu leżała. O, to jest od blastera? Czy od KTM? No tu leżała. Tyle czasu, że ja pierdzielę. Kurde, będę musiał to jeszcze przepsiukać. O, jest tu ładnie. To dali też nową uszczelkę do membrany. Założymy, jak dali to. Czemu nie? Luks. No dobra. Na dzisiaj tyle. Więcej w sumie nie zrobię. Jutro jeszcze czyszczenie i składamy dalej.
Powiem tak, nigdy więcej nie robię już takiego projektu, żeby zostawić coś na tyle czasu. To jak się robi, to trzeba na bieżąco składać. No nie jestem w stanie powiedzieć, czemu to tak wyszło, że z tym kładem tak to się odwlekło. Jeszcze nie wiadomo, kiedy on będzie chodził, no ale jak już silnik złożony, no to już coś ruszyło bardziej niż tylko, kurde, przestawić kłada z lewego kąta do prawego. No dobra, idę spać. Siemaneczko. Nie wiem nawet jak to wpisać w odcinku. Część druga składania blastera, bo był projekt, jak wystawiłem ramę i przez pół roku cisza. Ojejku, ja to jestem gość. Dobra, siemaneczko.